To ksiądz czy Wolverine? To jest. To wygląda jakby ten ksiądz miał najebać żonę, ale ten ksiądz jest wampirem ogólnie rzecz biorąc, więc to jest taki trochę wyższy level, słuchajcie, to jest wyższy level. No. No. Także co myśmy mieli tu ten z Nostradamusem pogadać? Gdzie ten kurwa Nostradamus jest? Gdzieś tam, dobra, to idźmy. W takim razie idźmy po niego. Tu nie było muzyki w tej grze? Wydaje mi się, że była. XDT to bemotka. No i dobrze, dobrze. Podoba się to dla mnie. I został księdzem, żeby się ożywić krwią Chrystusa? Nie, został. Bóg kocha mnie taką, jaką jestem. Tak jak Pan Jezus powiedział. Była muzyka, no właśnie. Chyba, że muzyka dopiero będzie, to. Dobra. Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie O! ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty i Twój kij. Twójki? Co? Tak jak Pan Jezus powiedział. Pójdzie za mną, czy nie? Bo oni wszyscy jacyś zbuntowani są. Czemu to jest po polsku? Bo to jest polska gra. Mnie zastanawia, czemu to ma takie lagi na streamie. Bo u mnie ta gra nie laguje. Co jest? Lagi ma od momentu reklamy? Aha. Aha. Jakiś problem z buforowaniem może. Dobra, idziemy do Nostradamusa. Co jest? Kurwa. Jak tu się szybciej biegało? Tu się jakoś szybciej biegało, nie? Czy... Aha, na shifcie się wolniej biegało. Dobra. A jak Pan Jezus powiedział? No tak. Dobra. Co tam, Nostradamus, słychać cię, mordo? O? A jednak mnie przed tobą przestrzegają. Nie dlatego, że mógłbym ci zrobić krzywdę, bo oni chcą zrobić krzywdę mnie. Być może zasłużyłem. Aha. A może dlatego, że robisz ludzi w chuj krzywdę proroką. Fidget spinner. Słońce od wichajstwa. Co? Co? Jakie kurwa słońce od wichajstwa? Posłał mnie w konkretne miejsce. Rzekomo po totem. Zamiast totemu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebowałem. To chuj. To nie jest przypinka. Bredny. To nie jest przypinka. No nie jest. Nie jest. Nie. To co to jest? To jest część od wichajstra do zmiany pory dnia. Słyszeliście? A? To jest część od wichajstra do zmiany pory dnia, a może do zmiany dupy. No sprawdź sobie. No i jak mam... co? Użyj urządzenia, by zmienić porę dnia. Ale jak mam użyć? Poczekaj. A to było to. Tak? O nie, to nie, to nie było to, poczekaj. Kurwa, idź mi stąd. Just użyj, no ale właśnie... Aha, bo to... Nie, czekaj. Dobra, poczekajcie z tą muzyką, bo... Ale gdzie ja to mam, to coś? To nie. Tak jak Pan Jezus powiedział. A tu jest! No tak, just użyj. No to macie rację. To jednak ja jestem dzbanem. Uwaga, używamy. To prawda, to akurat fakt. O kurwa, to cofa czas? Ale ten czas zapierdala. O! Zmiana pory dnia powoduje ponowne pojawienie się wszystkich pokonanych we wsi szatanistów. Aha. No dobra. Gdzie ten telefon dzwoni? A, tu, no tak. Halo? Halo? Nie, a ty? Nie. Trzeba będzie ten egzorcyzm przeprowadzić w inny sposób. W jaki? Porozmawiaj z Melisą, naszą wielką czarodziejką. Ona to ogarnie. A może sam z nią pogadaj, błękitny bajeracie? Nie, ja mam na głowie papieża. Wierz mi, papieże to znacznie groźniejsze istoty niż wykastrowane wampiry. Załatwią transport religii.
Aha. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bez klątwy też jestem cholernie niebezpieczny. O, zauważyłem. Naprawiłeś Nostradamusowi zabawkę. Jesteśmy w ciemnej dupie. Powinieneś być mi wdzięczny. Przyniosłem wam światło. Zabawki Nostradamusa i w ogóle Nostradamus to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Karty tarota, magiczne kule, wróżby andrzejkowe. Ta żabia pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością jak whisky z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno. Mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. To ma trochę vibe postala, bo to trochę jest takie postalowe, no. To fakt, to jest takie trochę postalowe i nawet ta grafika jest taka przypominająca mocno postala. Co to dawało? To było to do przenoszenia. A, to było to do telekinezy, no tak. Dobra, idź mi z tym kurwa shotgunem stąd w pizdu. Rędzlu. Kurwa, on mnie goni. O kurwa. Ty, on wstaje. O chuj. O kurwa. Ale zostałem. Najebie mu czy nie? O. Kurwa mać. No już myślałem, że ten. Że będzie wysoko. Gdzie jest twój Bóg? O kurwa. A co to dawało? Pan Jezus powiedział. Będzie szedł ze mną? Będzie, dobra. Czy da się jakiś kolega w razie czego, nie? O. O, z tą koleżanką naszą możemy pogadać. Ty jesteś Melisa. A nie, to nie nasza koleżanka. Ksiądz Orlok? Jakie ty masz wielkie uszy. I nos też, no. Bardzo wyraźnie słyszysz, co do ciebie mówię. No słyszę. Te LDR jest takie, że trzeba uratować opętanego Mortimera. Ale Diabolina zgromadziła wszystkie totemy. Jeżu, jaki ty jesteś doniosły. Aż mam zdrowe odruchy, gdy do mnie mówisz. Wzięłaś leki. Daj spokój, głuptasie, to tylko żarty. Ale w każdym żarcie... jest ziarno prawdy. No, no. Naprawdę odczuwam seksualne napięcie. Przestań. Erotyczne rozmowy mnie onieśmielają. Mam partnerkę. Już, już. Zgromadź zwłoki. Torpedo po nie podjedzie. Ja przygotuję miejscowe pod egzorcyzm. Kocha. A byłabym zapomniała. Mam dla ciebie prezent. O, prezent. Porwałam ci coś. Przyda ci się do kidania trupów. No. Torpedo to taki ksiądz Batman. Nie zabija demonów. Łapie je do totemów jak pokemony. Tylko skoro nie ma totemów, których mógłby je uwięzić, potrzebuje skażonych ciał. Namalowała mi schemat do ulepszenia telekinezy. Aż mnie dreszcze przeszły. Dlaczego? Podobam ci się? Ja? Ale dlaczego mi się wpierdalasz w setę? Co się tak stresujesz? Krępuję się przed kamerami. Daj mi spokój. Kurwa, ja... Dobra. Będzie miał zaraz wynik. No. Możesz wykonać ulepszenie w piwnicy kościoła, jeśli posiadasz wymagane zasoby. Dobra, idziemy, zobaczymy. Poszukaj black metalu w kryjówce szatanistów. Dobra, najpierw idźmy tutaj i zobaczymy. Co on taki czerwony? No bo to wampir, prawda? To krew ma na twarzy czy coś. Dobra, gdzie ja mam iść? Czekaj, tu w piwnicy było, prawda? Gdzie to ulepszenie? Aha, żeby zrobić to ulepszenie, to ja coś muszę mieć jeszcze? Czekaj. A, tego black metalu mi brakuje, dlatego oni mi kazali tam iść. Dobra, rozumiem już. Już wszystko jasne. No to nawet teraz ma sens, prawda? Dlaczego najpierw mi kazało iść po black metal, a nie do piwnicy? Dobra. To nie jest ta kryjówka, którą my żeśmy wyczyścili ostatnio? Chyba tak. Co raz jeszcze? Ciekawe. Dobra, wyjazd mnie stąd. Kurwa. Masz tymi widłami. Kurwa, noju. O kurwa, ten wstał. Dobra. Jezus, nie to. A propos. Dobra, trzeba ich napierdalać stołami, bo nie chce mi się ich bić normalnie. A stołami jest jakoś tak efektywniej, mam wrażenie.
Dobra. No nie po oczach. No, nie w szczepionkę, pewnie. No. No ta gra jest mega bekowa ogólnie, nie? Ta gra jest mega bekowa. Pod tym względem, że nie w szczepionkę, nie po oczach, to kurwa. Serio, ktoś to naprawdę fajnie wymyślił. To trzeba przyznać, nie? Że ktoś to naprawdę fajnie wymyślił. O, rozjebałem drzwi. Fajnie. Gdzie ja ten black metal znajdę? A tak po prostu mam szukać chyba. Dobra. No i co ja mam z tym... Ten obraz mogę rozwalić, czy... Chyba nie. Jak ten black metal będzie wyglądał? Kto tam kabelki układał? Na pewno ktoś komu się nie chciało, wiesz? To na 100%. Miał tego black metalu właśnie. O, no kurwa, łatwo. Myślałem, że będzie trudniej, tak szczerze. Myślałem, że będzie trudniej. Kto do mnie znowu na Discordzie pisze? Wcześniej widziałem, że ma Tisonek. Isek? Dobra, nie wiem co on tam pisze, więc zobaczymy później. No, wytłucz wzmocnienie rękawicy. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy, nie? Chyba z jakiejś... Jestem ciekaw, jak długa jest ta gra w sumie. Jest ktoś w stanie sprawdzić to na necie, jak długa jest fabuła tej gry? W sensie, na ile godzin jest ona przewidziana? Bo tak dla samego siebie chciałbym ją skończyć, więc... Jestem ciekaw. Więc jestem ciekaw. O kurwa, jaką rękawicę teraz mamy taką. No dobra, i co teraz nią możemy zrobić tak w zasadzie? Chrześcijanizm na plus? O kurwa. Zdobądź zwłoki szatanisty, czyli chłopa, i zanieś je pod kościół. Okej. Okay. Najpierw trzeba jakiś szatanistę najebać, jak rozumiem. Okej. Okay. Ej, jakie są takie różne miłosne piosenki typu Miłość rośnie wokół nas? Pytanie, czy są ankietowe? Nie mam pojęcia. No nie mam pojęcia. 7-8 godzin podobno. Ile? O kurwa, to długa ta gra jest. To my przegraliśmy 1,5 godziny dopiero. A to jest baba, ja nie chcę baby. Ja chcę chłopa. No co, no co? Co ty mówisz do mnie? Dobra, miałem babę wziąć, nie chłopa. Ale może się też przyda. O kurwa. Kurczaki, bo król lew nie chce się puścić. O, to nie wiem, a tu w ogóle jest barsz Sosnowskiego, chciałem powiedzieć. Ale tutaj jest dużo polskich klimatów. W tej grze. Jest dużo polskich klimatów. O kurwa. Weź tego frajera, co tu shotgunem strzela. O kurwa, mam mało zdrowia. Dobra. Ten zdech. Ten też zdech. Dobra. Mogę go wziąć już? Dobra, zabieram go i spierdalam. No, nie ma to tamto. Nie będę się szczypał z nimi. Tutaj widzę jakieś cmentarza, chyba pilnują. No dobra, jak mam go teraz odstawić? A, tak o, po prostu. Okej. Okay. Czyli baby. No kurwa, przecież były tu gdzieś, poczekaj. Gdzie te zwłoki poleciały? Halo, są tu gdzieś te zwłoki? Halo? Halo, potrzebuję zwłok tej baby, co tutaj leżała. Widział pan może tą babę, co tutaj leżała? Przepraszam? A, to pani. No to nieważne.
No nic, dobra. Trzeba iść tam. Dobrze, że tamte satanistki nie najebają w takim razie. Bo ona tu powinna jeszcze być. O właśnie, i tak jest. Więc teraz oblanciorek giganciora pali. Co ona powiedziała? Ona do mnie Avada Kedavra rzuca? O kurwa, aż żem kichnął. Z wrażenia. Idę robić drugą próbę. Okej. Co to za próby tam Bino robisz? To mnie ciekawi. Sodomia i Gomoria, no. Dobra, dwie paczki mamy. Odbierz telefon. Gdzie tu był telefon? Gdzieś tu był. A w kiblu, no tak. Halo? Shipujesz? Urlop. Stresuję się tymi opętaniami. Gówno mnie to obchodzi. Topię stres alkoholu. Dzięki za info. Piłeś? Próbuję na podróż do Tomasza. Miałem podjechać po zwłoki, ale... To mi daj auto. No to se wymódl. Jak wymódl? To znaczy wymódl? Polskim księdzem. Możesz wymodlić auto. Wystarczy, że masz różaniec. Co? Jest problem. Jaki? Podkochujesz się w Melisie? Nie, nie mam różańca. To weź mój, zostawiłem na organach. Przecież w tym kościele nie ma organów. Poradziłeś sobie z konfesjonałem, z organami też dasz radę. Z Bogiem. Aha, to zajebiście. Porozmawiaj z bombą przed kościołem. A nie bomba. Chcesz zarobić? Zarabiam mimowolnie! Wow, jak ty to robisz? Znam potrzeby klienta i zawyżam ceny. Ciekawe, czy zgadniesz, czego potrzebuję. Bierz te organy i nie zawracaj mi gitary! O skurwysyn. Gdzie organy? Kup zestaw do renowacji organów. Kurwa, co można jeszcze kupić? Nic, ale mam tyle. Zajebiście. O kurwa. Udało się? Co to znaczy, Wino, udało się? Ty nam musisz chyba powiedzieć więcej, co tam się dzieje, no? Gdzie te organy? A, one są... O kurwa. A, że puściłaś, dobra. Dobra, idźmy te organy naprawić. Gdzie on tam ten różaniec, kurwa, upchał? Remontuj. Będzie matkę? Naprawdę? Chyba zaraz tam wejdę? Nie, no myślę, że się nie zmadują. Zdaj mi relację, co się dzieje. Zabierz różaniec świętego Krzysztofa z organów. Aha, czyli musiałem odnowić organy, żeby zabrać ten... Aha. Aha. A gdzie te organy są? A, na górze. Przypomnijcie mi później, żebym Kat Bruch i Kat Jama ten? Mogę grać? O! Nie możesz tutaj przywołać samochodu. Przywoływać samochody. Pożycz na chwilę automobile. Co tu się odjebało? Ja już co, maluch? Nie wiem. Jestem wampir, ksiądz czy Harry Potter? Włoski model prosto z salonu. Ile za to chcesz? Weź sprawdź, czy cię nie ma w autobusie. O kurwa. Jeszcze na ręcznym można jeździć. Dobra, gdzie my mamy jechać? Gdzieś tam. Mam jakąś mapę? Gdzie... Jak ja mam tam pojechać? Poczekajcie. Pojechałem tutaj, a mam jechać tam chyba. Dobry. To mój drugi eksperyment w życiu. Pewnie się udał, ale czasami powątpiewam. Odprawiamy egzorcyzm czy szopkę wielkanocną. Przyszedł pan cięty języczek.
Co pan taki spięty? Może pomasować? Torpedo, niech ona przestanie się tak zachowywać. Nie mogę się skupić. W końcu jej się znudzisz, a wtedy zatęsknisz. Dobrze, że przywiozłeś ciała. Jeszcze zrobisz parę rundek i możemy zacząć. Co to znaczy parę rundek? Kurwa, co jeszcze? Potrzebujemy mikrofalówkę, pralkę i świeczki. Do czego? I co jeszcze? Planuję nasz wspólny dom. Żartuję, głuptasie. Popatrz na ten schemat. Potrzebujemy trochę sprzętu RTV AGD, żeby wypędzić demona. Mortimera trzeba wprowadzić w nanoprzestrzenne wirowanie i poddać świdrującemu promieniowaniu. Chyba jestem w ukrytej kamerze. Powiedzcie, że ktoś nas chociaż ogląda. Ogląda. Nagle przestajesz ufać moim schematom? Zwróciłeś kiedyś uwagę, jak ładnie pachną? To ta sama woń, która wydobywa się z moich ust. Faktycznie, znam ten zapach. Kiedyś chciałem kupić takie perfumy w Amelii. Swoją drogą, wiecie, gdzie ona jest? No, dobre pytanie, gdzie ta Amelia jest. Dobra, rozłóż wkłady do zniczów. Możesz je znaleźć na cmentarzu. Aha. Znajdź i przynieś pierwszą pralkę, mikrofalówkę, drugą pralkę. O kurwa. Teraz jak na złość pewnie nigdzie tego nie będzie, nie? Tu jest kran. Laska co jakieś brutala pije, żeby się najebać, no. Mikrofalówkę i drugą pralkę, dobra. O kurwa, ile ich tu jest. Jakąś pralkę, coś tego? Halo, macie tu państwo pralkę może? Może tu mają. Dobra. Już wszystkich najebałem? A nie, o kurwa. O fuck. No dobrze, że... Oni... Nie wiedziałem, że oni po sobie mogą strzelać. I siebie bić, o kurwa. Dobra, możesz kurwa zginąć. Nie wiem. O, no da się trupami w nich napierdalać. Dobra. Poszła mi stąd. Ona też już dechła, czy jeszcze nie? Już? A, bo zapomniałem, że się jak dobijam, to nie zadaję damage'a. Dobra, pytanie, czy tu jest kurwa pralka, bo fajnie, że ja tu wszedłem ich napierdalać, ale aha, nie ma. No to jest problem. To tak stwierdzam, że jest problem w takim razie. Kibel. Ja potrzebuję mikrofalówkę. I dwie pralki. Ja pierdolę. I mówię, teraz jak na złość, to tych pralek nigdzie nie będzie, nie? I tej mikrofalówki zresztą też nie. Ale chłodnica dzisiaj? Chłodnica to już od kilku dni chyba, co? O, coś widzę. A to chyba kuchenka jest. A nie pralka. Siemano. Mikrofala jest. Dobra. I jak ja mam ją tam przenieść niby? Aha, zajebiście, że ją roz... Please help me. I'm under the water. Dobra, jak ja mam tą mikrofalówkę znaleźć, złapać? To tak ja mam ją po prostu... Ja pierdol. Nie wiem, co mam zrobić, nie? I under the water, please help me. No właśnie. Bul. Coś wybuchło za nami, no ale... To jest jako znajdź i przynieś, a nie znajdź i ten, i przywieź. Więc może to o to chodzi, żeby biec z tym.
Oj, gardło mi pada, słuchajcie. Oj, gardło mi pada, nie podoba mi się to. No i jak ja mam to tu postawić? No nie wkurwiaj mnie nawet. Domine Patriae Spiritus Sancti. Nie, kurwa. Nie, nie. Cześć, Kasia. No nie, ja rozjebałem to. Psycha mi chyba zaraz siądzie w tej grze. Masz rację, rozpierdol wszystkie itemy. No bo tu się nie da ich położyć. Tak jak Pan Jezus powiedział, no właśnie. Jest tu pralka? Bel jest. O, jest mikrofala. Dobra, bijcie się sami ze sobą, ja idę z tą mikrofalą. Miałeś dla Resa powiedzieć? A! Resu! W środę gramy w Fortnite'a. I jak ja mam to odłożyć niby? A, na F się odkłada. Aha. To dobrze wiedzieć. To ja już ci powiem, że nie będziesz. Będziesz się uczył jutro, ale w ten nie będziesz. Rozumiesz? No. Także tak jak Pan Jezus powiedział, no dobra, i jeszcze jedną pralkę. Oni się niech tam biją. Jeszcze jedną praleczkę potrzebujemy. Jeszcze jedną praleczkę i to mamy. Aha, jeszcze świeczki musimy. To może po te świeczki? Gdzie jest ten cmentarz? Gdzie jest, kurwa, cmentarz? Patrzę, bo nurków. Widzisz tu gdzieś cmentarz? Brodowa. Może tu gdzieś jest po prostu za tym. Nie wiem. A to nie jest cmentarz? Nie. No kurwa, gdzie jest cmentarz? O, tu jest cmentarz. On nie jest oznaczony na mapie chyba. No dobra, co my potrzebujemy? Rozłóż wkłady do zniczów. No kurwa, te wkłady wezmę. Płyty z nagrobków można wypierdalać. Aha. Oj. No dobra, ale... No to mogę rozwalić, ale to mi nie daje wkładów do zniczów przecież. O kurwa! Dobra, jak mam je rozłożyć? Aha, one po prostu będą leżeć. O, ty tu mi się pultasz. No, cicho tam. Cicho tam, siedziaj. A nie, rozłóż wkłady do zniczów. Aha, bo ja mam je tam rozłożyć, a stąd mam po prostu wziąć. Dobra, wezmę trochę więcej, nic się nie stanie przecież. Jebabę tym. No. No, tam się nic nie stanie przecież jak... Co ty do mnie powiedziałaś? Małpo wredna? Jeszcze raz. No, wstawaj, wstawaj. No. A tu można wejść? No tu pewnie będzie można wejść. Dobra, to i jeszcze jedną pralkę, tak? Dobra. Może nie będzie źle, może nie będzie źle, słuchajcie. Gdzie ja kurwa tą pralkę znajdę? A tu była, no tak. No tak. Faktycznie, rozwaliliśmy ją, ale tu była. No to nie jest źle w sumie. To będziemy mieć chyba wszystko już w takim razie.
Będziemy mieć chyba wsio. Dobra. No, i lecimy z tematem. Poczekaj na zakończenie egzorcyzmu. Dobra. Na pewno wiecie, co robicie. Nie zabijecie go. Można iść spać? To trzymaj się, Bino, w takim razie. Buźki. Dobrej nocy. Spokojnie, mam tu instrukcję. Wirowanie się zgadza. Wiecie, aha, że to wygląda jak żart. Wiemy. Jak to się nie uda, to przynajmniej się pośmiejemy. Aha. Ene du erike fake, deo deo kosmateo i maranata. I dodaj mat. Jak mi przypomnisz, bo to jest. Torpedo, teraz nie mam stało? Jak to, co się stało? Rani muszę wyjąć? Ale dlaczego? Bo dałem z siebie wszystko. Z reguły to za dużo. Aha, to jutro zapraszam. Pralki zamiast modlitewnika. Ale z adnotacjami. Masz, weź je. O. Co teraz? Za chwilę spotkasz się z Mortimerem całym i zdrowym. Powiedz, jak odzyskać klątwę i wrócić do piekła. Ale co z tobą? Nie taka była umowa, że oddajesz za niego życie. Dobrych uczynków nie trzeba zapisywać w umowach. Pochowaj mnie godnie. Obiecaj. Aha. Bierzesz mnie na litość. Obiecaj. Obiecuję. I dziękuję. Ty mu przypomnij potem? Dziękuję. Mruknij dwa razy, jeśli słyszałeś. No i chuj. I chłop wziął i umarł.